Dokładnie dziś jest ten dzień, w którym Wawa Gra się dzieje. Jeśli oglądacie to w momencie wpuszczenia odcinka, czyli o godzinie 8, no to za 2 godziny otwieramy, więc jeszcze zdążycie dojechać na PGE Narodowy w Warszawie, a w międzyczasie możecie sobie obejrzeć, co jest grane, które Wam jak zwykle przygotowałem, tak więc co znajdziecie w odcinku? Dziś uzupełnię pewną dziurę, którą miałem w informacjach planszowych, mianowicie jakiś czas temu przyszła do mnie Star Wars The Deck Building Game, czyli kolejna wersja Star Wars The Deck Building Game, tylko w wersji klonowej. I to dzisiaj sobie zobaczymy. Poza tym spojrzymy sobie na Ucieczkę z Lochu, czyli jedną z gier z cyklu Smart Games, ale pierwszą zaprojektowaną przez Polaka. I Przemka będziecie mogli spotkać na stanowisku Juwi na Wawa Gra. Taki bajer. Zerkniemy też na grę, która w mojej opinii ma najgorszą nazwę, jaką w ostatnim czasie słyszałem, czyli coś, co przywodzi mi na myśl lata 90, Rema 1000, Polena 2000, a tutaj będzie Super Sklep 3000. Razem też spojrzymy w niebo, na grę Odkrywcy Nocnego Nieba, która premierę ma właśnie na Wawa Gra i na stoisku Lucrum Games możecie sobie ją kupić. Poza tym usłyszycie oczywiście garść newsów, która nazbierała się w ciągu całego tygodnia, czyli będzie fajnie. Zapraszam. Co było i co będzie, to właśnie jest ten dział, w którym aktualnie jesteście. Jak myślicie, że plackiem położę się po Wawa Gra i będę odpoczywał i pachniał, to nie. Jakieś 4-5 godzin sobie zaplanowałem w poniedziałek, a potem znowu ruszam do wytężonej pracy, żebyście mogli sobie coś fajnego oglądać. Zaczynamy sobie od poniedziałku, czyli to, co było na razie, czyli kapitalne po raz kolejny przygotowanie Carlosa, któremu strasznie dziękuję, bo twój tygodni bardzo mocno mnie wyręcza tutaj i gdyby nie on, tych fajnych streamów po prostu by nie było, a korzystacie, obejrzeliście sobie małe epickie Cthulhu dzięki Carlosowi, jak również Kings of Ruin, które dostaliśmy od wydawnictwa Awaken Realms, kiedy byłem u nich w wydawnictwie. Tak więc, kto nie widział tego materiału, serdecznie zapraszam, fajnie, miło się tutaj grało, jak zwykle z Carlosem. Idziemy dalej. Kolejną rzecz, którą mogliście zobaczyć w tym tygodniu, to mój wielki, wielki odcinek, czyli najlepsze gry na święta, czyli taka polecajka prezentowa. Jeśli ktoś szuka jakiejś inspiracji na święta, to taki materiał na kanale cały czas jest. W czwartek mogliście zobaczyć mój i Piotra, czyli dwóch Piotrów wystąpiło, wspólny odcinek z Piotrem z Matura to Bzdura, gdzie pokazywaliśmy Wam grę Zostań prowadzącym w grze Matura to Bzdura. Całkiem przyjemna rzecz. W gralni na Wawa Gra możecie spotkać Piotra z Matura to Bzdura, jak również pograć w tę grę, zagrać w nią, wziąć udział w turnieju i wygrać swój egzemplarz. Tak więc jak ktoś chętny, no to niech sprawdza swoją wiedzę. Kolejna rzecz to coś, co nagrywam jeszcze przed tym, jak się wydarzyło i mam nadzieję, że było jak zwykle epicko, ale w piątek no dla mnie będzie, dla Was już był Black Friday z trollami, z wydawcami, z PGE Narodowego. No długo to już się nie powtórzy z tego miejsca, natomiast bardzo proszę, taka rzecz była na kanale GameTroll TV. Jutro z kolei oczywiście nagranie najlepszej 50 gier, czyli trzeci odcinek gruby. Matko, ja musiałem stamtąd rzeczy wyciszać. Mam nadzieję, że wszystko wyciszyłem. Najlepsza 50 w wykonaniu całej trójki troli dostępna na kanale GameTroll TV, a w poniedziałek zazwyczaj będzie i był i jest stream. I będzie też w ten poniedziałek stream, gdzie prawdopodobnie będę podsumowywał Wawa Grę i rozmawiał po prostu z Wami. Tak więc dużo się działo i dziać jeszcze będzie. Raport planszówkowy rozpoczynamy od pewnej informacji. Teraz się bardzo mocno skupcie, szczególnie ci, którzy są na Wawa Gra, bo możecie dostać coś za darmo. Tak jest. Nie tylko wiecie, jakieś pakiety, fajne rzeczy, ale też możecie dostać coś za darmo na stoisko Juwi. Obok jest stoisko Ravensburger, gdzie będą Was uczyli grać w Lorkanę, a na Juwi będziecie mogli sobie kupić różne rzeczy, między innymi Lorkanę też. No i właśnie ta informacja dotyczy gry Lorkana. Lorkana, czyli gra TCG, którą już parę razy pokazywaliśmy. I teraz ta Lorkana, można dostać za darmo boosterka, jeśli pójdziecie na ich stoisko i powiecie Urszula na Wawa Gra. Jeśli powiecie Urszula na Wawa Gra, dostajecie boosterka. Tych boosterków jest ograniczona liczba, dokładnie 500 sztuk. Jak ktoś może powiedział teraz sobie w myślach albo na głos, o ile to jest strasznie dużo, na Wawa Gra jest kilka tysięcy ludzi, więc te 500 boosterków może szybko się wyczerpać, a za darmo fajnie coś sobie dostać. Kolejny news od wydawnictwa Czacha to jest taki news, że od piątku 29 listopada do 13 grudnia prowadzą
na swojej stronie przedsprzedaż Duel Void, czyli taki Black Wars Duel, tylko w takiej wersji bardziej, nie wiem, Cthulowie można byłoby powiedzieć, czyli taka gra pojedynkowa, którą też jakiś czas temu z Carlosem chyba ją pokazywaliśmy. Do tego wszystkiego dodają też gratisy w postaci dodatkowych kart, jeśli u nich zamówicie w przedsprzedaży, no to jak ktoś chce, no to taka rzecz może go fajnie ubawić, bo gra jest naprawdę bardzo przyjemna. Niestety dopiero do stycznia będziemy musieli czekać na kolejną grę, mianowicie tą, którą zapowiadam, bo cała masa jeszcze wychodzi w tak zwanym międzyczasie. Jest to gra potem Minecraft Biomes and Beyonds, to chyba tak się czyta. Mianowicie to jest marka, która jest prowadzona tak od najmłodszych do najstarszych, bo wypuszczają też taki produkt dla jeszcze młodszego odbiorcy. Ostatnio Wam pokazywałem dla takiego średnio młodego, teraz bardzo młodego, bo już dla 5-latków będzie gra kooperacyjna, w której będziecie musieli zbudować jakąś stajnię, zanim stwory jakieś przyjdą, no i Wam to uniemożliwią. Dla 5-latków proste, łatwe, wszystko w takim minecraftowym klimacie, więc tak jak powiedziałem, no dbają o to, żeby ludzie od najmłodszych lat wiedzieli, co to jest za marka Minecraft. Następna informacja, o to są pościgi, wybuchy i w ogóle jeszcze nie wiem, co to jest. Nawet w polecajce świątecznej mówiłem Wam, że taka gra jak Nexus Ops, no fajnie, wyczekujcie, sprawdzajcie. No i gruchnęła taka informacja z tym Nexusem, że Nexus Ops, jak również Power Plants, czyli dwie gry od Alice Games, no jechały sobie kontenerem, były już na terenie Kazachstanu, a tam ją cofnięto z powrotem do Chin, bo były tam towary objęte embargiem, no i zawrócili. No i teraz musi wrócić sobie do Chin, tam ją przepakują, znowu wyślą bez tych towarów objętych embargiem, albo lepiej je ukryją, nie mam pojęcia. Nie wnikam, nie interesuje mnie to i dopiero do nas dojedzie. Tak więc niestety na Nexus Ops i Power Plants przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Ja też czekam na kolejne wcielenie tej gry, bo jest to naprawdę bardzo dobry tytuł tak zaniedbywanej ostatnio segmentu gry, czyli właśnie Area Control. No i ostatnia informacja, mega się jaram na tą grę. Słuchajcie, na Wawie będzie dostępna, będzie można sobie pograć w strefie prototypów, w której mamy chyba teraz, nie wiem, 35-40 nawet gier. Jest bardzo duża ta strefa prototypów, ale będzie wśród nich jedna z gier, mianowicie ta gra nazywa się Principes i to jest gra, która traktuje o rozbiciu dzielnicowym w Polsce. Tam będziemy musieli sięgnąć po koronę i oczywiście zjednoczyć królestwo, będziemy musieli zabiegać o poparcie władzy, ludu i oczywiście duchowieństwa. Jest to zasadniczo, wreszcie ktoś zajął się na poważnie tematyką, która jest no, rewelacyjna, tak? No, wszyscy Wikingowie, wszystkie te seriale, naprawdę, jakby ktoś konkretnie ogarnięty zrobił serial właśnie, który przenosi nas do tego, i to nie byłaby Korona Królów, i przeniósłby nas do tego czasu, to i trochę z przymrużeniem oka traktował pewne wydarzenia historyczne, to mielibyśmy rewelacyjny film, przez który by się dużo osób dowiedziało o takim kraju jak Polska. Natomiast no, to się w Polsce robi jak się robi, zostawmy to, ale przynajmniej będziemy mieli chyba ciekawą grę. Kontaktował się ze mną autor, będę pokazywał Wam tę grę na kanale, a na razie kto na Wawa gra, właśnie grę o rozbiciu dzielnicowym, można sobie pograć, zobaczyć i no i fajnie tam przy tej grze spędzić czas. Kurczę, jak miałbym więcej czasu na Wawie, to sam bym usiadł i już zagrał, ale no może innym razem, ale Wy możecie. Popatrzcie teraz ze mną w niebo z grą Odkrywcy Nocnego Nieba. O co chodzi w tej grze, na którą bardzo mocno czekałem. Jakiś czas temu mówiłem Wam, że ja astronomią, astrofizyką mega się interesuję, dlatego od takie gry no, stanowią dla mnie ciekawy rodzynek w świecie gier planszowych. No ale idziemy teraz do samego tematu. W grze może wziąć udział raz, dwa, trzech, czterech, pięciu graczy. Każdy z nich otrzymuje taką planszetkę, która składa się z takich dwóch elementów. Możemy sobie jeden wyjąć, żeby dowiedzieć się, że gra łącznie potrwa 6 tur. Kto po tej 6 turze będzie miał najwięcej punktów, zostanie zwycięzcą. Gracze na początku otrzymują sobie taką kartę startową, układają sobie dowolną stroną przed sobą. Następnie gracze pobierają set kart i trzymają te karty przed sobą. Te karty zawierają pewne układy, punkty za konkretne elementy, które zostaną zaznaczone, jak również liczba punktów, przez które no, dany gwiazdozbiór będzie przechodził, będzie się kształtował. No i w momencie, kiedy to już zrobimy, kładziemy sobie to
tutaj potem gracz, który jest graczem pierwszym, mówi, że no załóżmy wszyscy odkrywamy sobie szósteczki, no i wszyscy odkrywają sobie szósteczki, no i teraz moim zadaniem jest naniesienie tego. Nanoszę to w ten sposób, żeby nie zahaczyć o coś, co już zaznaczyłem, no i przechodzę przez te elementy. Co będzie punktowane? Punktowane będzie to, co aktualnie leży przede mną, czyli karta startowa, plus oczywiście to, co aktualnie dołożyłem, czyli jeśli będzie przechodziła przez niebieskie, żółte, będę punktował. To oczywiście będę wpisywał w swoje statystyki, natomiast im więcej tych kart w przyszłości będzie się pojawiało, tym oczywiście punktów za poszczególne konstelacje będę mógł zbierać więcej, ale to przecież się przesuwa, więc będziemy musieli nie tylko wiedzieć, co może to, co zaznaczyliśmy, może akurat nie, ale też będziemy musieli sobie to wszystko planować. Więc łatwe to dla wyobrażenia nie jest, przynajmniej dla mnie. Mamy jeszcze specjalne punkty za gwiazdy, które wygasły, więc sporo sposobów na punktację tutaj w grze jest. Przyjemne, lekkie i no i co? No i stanowi taką lekką rozrywkę dla tych wszystkich, którzy lubią patrzeć w niebo, a to możecie sobie pozaznaczać i pomazać białym mazakiem. Dla mnie naprawdę przyjemny tytuł, no bo oczywiście gwiazdozbiory, mogę sobie powtórzyć pewną wiedzę albo po prostu dowiedzieć się czegoś, czego do tej pory nie wiedziałem. Fajnie, ładne wydanie, no lekkie to jest i chyba takiej gry się spodziewałem. Tak właśnie wyglądają odkrywcy nocnego nieba. No to jedziemy z grą Ucieczka z lochu, czyli Smart Games. I teraz o co w tym Smart Gamesie chodzi? Otrzymujemy od taki loch, który to loch będziemy musieli opuścić kostką. Jeśli uda nam się ten loch opuścić, opuści nam się brama i w tym momencie uciekamy. W grze będziemy mieli kilka poziomów trudności. Raczej jest to gra osobowa, no chyba, że lubimy z kimś razem nad takimi rzeczami myśleć. Otwieramy sobie, mamy 5 poziomów trudności. Dla mnie na poziomie starter już te późniejsze stanowiły pewien problem, ale nie jestem najlepszą osobą do oceniania tutaj poziomu trudności. I według pewnych wytycznych musimy rozłożyć te elementy. Zawsze za każdym razem będziemy się musieli jakoś tam przetaczać. Mamy też specjalne pole na kostek, gdzie możemy się obracać. Do tego wszystkiego musimy zawsze zdobyć ten klucz, czyli najechać od, proszę, taką dziurką, to jest magnes, się otwiera, a potem musimy się przetoczyć tu twarzą do wyjścia. Wtedy nam się to wszystko pięknie otworzy. Bardzo proszę, wytaczamy się, zagadka została rozwiązana. Mamy tutaj też takiego wrednego ducha, który to wredny duch musi zostać pokonany, czyli musimy się wtoczyć kolejnym wgłębieniem, o bardzo proszę, o tutaj. Zdobywamy taką broń, możemy go pokonać, jej, już go nie ma i toczymy się dalej. Nie jest to wcale prosta zabawa, przynajmniej dla mnie, ale mega satysfakcjonująca, kiedy uda nam się zdobyć klucz, twarzą ustawić się do wyjścia i wytoczyć się z zamku. Dla wszystkich, którzy lubią takie rzeczy, serdecznie polecam. A teraz wchodzimy w międzygalaktyczny konflikt, czyli Star Wars The Deck Building Game Clone Wars i od razu odpowiem Wam na największe pytanie, które tutaj może się pojawić. Czy jest to gra taka sama jak Star Wars poprzedni, The Deck Building? W dużej części tak. Pojawiła się różnica tylko przy separatystach, ponieważ klasyczna mechanika przy grach deck buildingowych, czyli pozbywamy się kart, czyli anihilujemy i zazwyczaj ta anihilacja, czyli pozbywanie się na 100%, żeby sobie wzmocnić talię, odbywało się tak, że wywalaliśmy i nie było powrotu. Teraz jednostki separatystów mogą na różne sposoby te karty powracać, no, z różnego powodu i dla różnego celu, ale też jest taka możliwość. To jest ta różnica, jak również no, część kart troszeczkę inaczej została opisana pod względem działań, ale opierają się na tej samej mechanice. Czyli jakby ktoś kompletnie nie wiedział, mamy tutaj klasyczną talię dla właśnie Republiki, jak również dla separatystów. Tasujemy, dobieramy sobie 5 na rękę, no i te karty będziemy wykładać. Na każdej karcie mamy atak, mamy również, możemy mieć dochód, ale też możemy mieć takie komba, czyli właściwie wszystkie trzy elementy, bo trzecim jeszcze jest moc, a moc to wszyscy wiemy, potężny sprzymierzeniec i po prostu będziemy przepychali sobie tę kosteczkę do siebie albo, no raczej tylko do siebie, ponieważ jeśli moc będzie po naszej stronie, mamy kilka takich kart, które mają wzmocnione działanie, jeśli właśnie moc jest po naszej stronie. Co jest ciekawe właśnie w tym deckbuildingu i zawsze to ceniłem, to, że karty, które będą leżały na środku, one zawsze są, zawsze są zwrócone w kierunku gracza, który no, ma te karty ze swojej frakcji, a gracz, który no, to nie są jego karty, może tylko tę kartę zniszczyć, czyli po prostu mam atak, który mogę wykonać na daną kartę, dostać pewien profit, no i spowodować, że drugi gracz tej karty nie kupi. Całą resztę mogę sobie kart po prostu kupić za swój dochód, który oczywiście pobieram co turę. Klasyczny deck building, muszę się wszystkiego pozbyć,
i tych kart, których nie użyję, powędrują mi na stos kart odrzuconych, ale zazwyczaj wszystkiego używamy. Specjalnie przewidałem chyba te takie najbardziej charakterystyczne postacie, czyli Mace Windu, Obi-Wan, Padme, Anakin, który jeszcze jest po tej dobrej stronie mocy, aczkolwiek już się waha. Mamy dużo, dużo kart. Mam oczywiście Jar Jar Binksa, który jest kartą neutralną, czyli jeden i drugi gracz może sobie nabyć Jar Jar Binksa i się z tego faktu cieszy. Dodatkowo mamy też jednostki latające, które jak sobie weźmiemy, kładziemy przed sobą, zawsze co turę będą dawały nam takie rzeczy, które na nich są wydrukowane, plus jakieś umiejętności, no i nie zrzucamy ich ze wszystkimi kartami, tylko po prostu są do momentu, kiedy ktoś nam tych kart nie zniszczy, więc mogą stanowić też taką obronę, zanim ktoś nam będzie rozwalał bazy, ponieważ no bazy to też jest bardzo ważna część gry. Będziemy na początku mieli placówkę startową, a potem będziemy sobie wybierali jedną z, która zawsze ma jakąś fajną umiejętność. No i w zależności, w której wariant gry będziemy grali, kiedy zostaną zniszczone 3, 4 lub 5 takich baz, no to ten gracz, który ma to zniszczone, przegrywa, a ten gracz, który to zniszczył, wygrywa. Proste, oczywiście, bardzo fajne i można tę wersję łączyć z poprzednią wersją Star Wars The Deck Building Game. Ja bawiłem się bardzo dobrze. Na początku analizy Super Sklepu 3000 musimy zająć się stylistyką, w jakiej grze, w jakim gra jest utrzymana. No i zobaczcie, mamy Super Sklep 3000, tutaj piękne hale, czy coś Wam to przypomina? Szczególnie te robodziki, a? Nie? No to ja Wam dam jeszcze jedną wskazówkę. No ta pani jest na tyle charakterystyczna, że powinna wzbudzić, chyba że tylko we mnie wzbudza, takie sentymentalną podróż do lat 90., kiedy w telewizji leciała taka kreskówka, nazywała się Jetsonowie. Teraz możemy sprawdzić, ile było fanów Jetsonów. Team Flintstonowie i Team Jetsonowie, kto był za Jetsonami, kto był za Flintstonami, w sensie co się bardziej podobało. Ja akurat Team zdecydowanie Jetsonowie, fantastyczne, bardzo miłe i jakie życiowe i prawdziwe. Ale dobra, mamy tutaj grę, która umiejscowiona jest w dosyć dalekiej przyszłości, no i właśnie w tej grze naszym zadaniem jest konstrukcja centrum handlowego. Robimy piękne, fantastyczne centrum handlowe i to troszeczkę podobne jest i stylistycznie do domku, bo będziemy pobierali pewne kafe naszego super sklepu 3000 i układali. Im większe strefy stworzymy, im więcej te strefy dadzą nam kasy, no to tym będziemy mogli sobie kupować kolejne elementy w bardziej pasujący sposób, dokładać do naszego super sklepu, a jeśli będziemy pobierali je na tyle dobrze, że uzyskamy odpowiednią kombinację, żeby wziąć atrakcję, no to ten nasz sklep będzie mógł być jeszcze wyższy i te atrakcje będziemy mieli zapewnione. Czyli de facto jest to gra, w której będziemy dobierali sobie kafelki, układali coraz lepsze, coraz fajniejsze zestawy, żeby móc jak najbardziej zapunktować na koniec gry. Grę wygrywa ten gracz, który najwięcej punktów będzie miał, a gra kończy się w czasie, kiedy zostanie ostatni kafelek super sklepu do dobierania dociągnięty lub ewentualnie jeśli jeden z graczy zbuduje tą wspólną atrakcję u siebie i już więcej nie będzie do pobierania, wtedy gra się kończy, sprawdzamy, kto ma najwięcej punktów i już wiemy, kto może być właścicielem w przyszłości super sklepu 2000. Tak właśnie wygląda ta gra. Wiecie, ja jestem dopiero po dwóch partiach. Po grze sobie kompletnie nic nie obiecywałem, widząc nazwę, jak również okładkę tej gry, ale to nie jest złe. To jest takie przyjemne, odprężające i jak ktoś mi zaproponuje, nie wiem, trzecią, czwartą nawet partię, to sobie usiądę, to sobie pogram, bo przyjemne to jest. Super Sklep 3000. Możesz tam być i ty. Na koniec, jak zwykle, na osłodę tego, że to już koniec tego odcinka, mamy dla Was jeszcze kilka informacji dotyczących nieco tańszych gier, które można sobie teraz w internecie znaleźć. Teraz dla wszystkich łowców promocji idealny czas, bo oczywiście Black Friday to jakoś tak zespoli się z ofertami świątecznymi. Rzeczywiście te gry, które, no co tu dużo mówi, czasami zalegają u co po niektórych wydawców, albo na przykład niektóre sklepy kupiły w zbyt dużej ilości, a wydawca zrobił promocję i u niego jest taniej niż w sklepie. No to można sobie kupić za nieco mniejsze pieniądze, więc od razu przenosimy się do przesławnego sklepu Flamberg, w którym możecie sobie nabyć grę tą prawilną, wiecie, Puerto Rico 1897 za jedyne 83,85. Suchar totalny, jakich mało, ale właściwie teraz to już wiele. Ja jakoś specjalnie nigdy nie mogłem się przekonać do tej gry, ale wiem, że też sympatyków takich sucharków, ja aktualnie z tą grypą żołądkową czy cokolwiek mam teraz, to sucharki bardzo mocno polubiłem w formie mojej diety, ale taki też sucharek dla tych, którzy są fanami, też może być kapitalnym urozmaiceniem kolekcji, jeśli jeszcze tej gry nie macie. Następny tytuł, bardzo, ale to bardzo lubię,
Mianowicie Mecz Stulecia jest to gra dla dwóch osób, szachowa, aczkolwiek nie chodzi w tej grze o to, żebyście doskonale grali w szachy. Jest to gra, w której tak naprawdę będziecie sprawdzali, jak długo wasz rywal jest w stanie wytrzymać pewne rzeczy, dokładanie pewnych kart, no i który gracz spęka, no ten będzie miał pewien profit z rundy. Bardzo przyjemny tytuł, jest recenzja na kanale. Jak mi nie wierzycie, to sobie zobaczycie materiał, a jak wierzycie, to sobie kupujcie, bo to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobra gra. Następna rzecz, no to Poszukiwanie Planety X, też na stronie Lucky Duck Gamesa. Za 49,99 od to jest taka gra, w której po prostu będziecie musieli szukać tytułowej Planety X. Myślałem, że ten rodzaj gier, on się przyjmie, będzie ich więcej. No, ludzie wolą jednak takie różne eurosłucharki, ale w tej grze chodzi o to, że macie pewne takie prawidła rządzone, które są w grze, czyli jeśli występuje jakieś tam ciało, no to obok niego kolejne będzie występowało o tyle dalej, a jeśli wystąpi to, to będzie mogło tam się pojawić coś. Czyli po prostu znając te schematy, znając te reguły, sami będziecie musieli je wykoncypować i ograniczyć pole, w którym znajduje się Planeta X. Kapitalny tytuł, serdecznie polecam. Kapitalnym tytułem również jest Dominant Species Władcy Oceanu. Nieco szybsza wersja Dominant Species, tylko tym razem mamy wersję Władcy Oceanu. Ciekawa, tak naprawdę w sumie area kontrolka. Serdecznie polecam za 169 zł w sklepie aleplanszówki.pl. No i to wszystko. Tak, tak się rozpędziłem, że myślałem, że więcej gier mam, a już 4 zostały wymienione. Tak więc, kochani, serdecznie Wam dziękuję za dzisiejszy udział w Co jest grane. Mam nadzieję, że duża część z Was będzie na WoWa gra i będę mógł przybić z Wami piątkę, chwilkę porozmawiać, bo prawie roczne przygotowania do tego eventu za mną i mam nadzieję, że wszystko dobrze tam się uda. Tak więc tyle, kochani, na dzisiaj. Widzimy się w następnym odcinku, czyli już jutro, z najlepszą 50 troli, a z niektórymi widzę się już dziś. To tyle, do następnego razu. Trzymajcie się. Hej! Jeśli podobał Ci się ten lub inne moje materiały, rozważ zostanie patronem kanału Game Troll TV. Specjalne streamy, spotkania, dedykowana grupa i wiele więcej. Zapraszam.